Proszę o zabranie głosu zaproszonej gości. Może ma pytanie? Proszę dobrze. Tak? Dobrze. Bardzo dziękuję za zaproszenie, że może być panią dyrektor być na tak podniosłej uroczystości. Co prawda grupka jest niewielka, bo 17 tylko dzieci. Kiedyś te klasy, pamiętam, były liczniejsze. Dochodziły do 30, cóż, mamy niż demograficzny. No i co ciekawe, mamy tylko dwie dziewczynki, dwie uczennice, prawda, w tej klasie. I zwracam się do was, chłopcy. Będziecie grzecznie się zachowywać w stosunku do koleżanek? Tak. No bardzo mnie to cieszy. Widzicie, krzywdy wam na pewno robić nie będą. Myślę, że tak. To zwracam się do rodziców, że wasze dzieci idą do dobrej szkoły. Do szkoły, gdzie panuje taka dobra atmosfera, do szkoły, gdzie można posiąść dość dużo wiedzy i życzę, żeby po tych 9 latach, bo akurat na 9 lat trafiacie tutaj do tej szkoły, żebyście wyszli bardzo dobrze wykształceni, bardzo dobrze przygotowani do nauki w szkole średniej i potem wyższej. I myślę, że takie za 15-20 lat wyrośniecie na takie prawdziwych, mądrych obywateli naszej Rzeczypospolitej, a takich naprawdę nam pracuje, brakuje. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Na tutaj jest panią jeszcze dyrektor. Przewidzieliśmy taki koszyk, że słodyczami może pani dyrektor tutaj w jakiś sposób obdzieli, prawda, dzieci. Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie. Cieszymy się z panią Asią, że możemy również z wami uczestniczyć w tak bardzo ważnym dla was momencie. Podziwialiśmy was tutaj na tej scenie. Również razem z panią Asią wczuwaliśmy się w sytuację, kiedy każdy z was stawał się uczniem zespołu szkół Kruszewy. I za tą mądrą kruszką życzę wam również pracowitości, wytrwałości i mądrości. Życzę również, żebyście przynosili chlubę tej szkole. Wszystkiego najlepszego. Dziękujemy bardzo. Ukochane dzieci i taka uwaga do was. W domu najważniejsza jest mama i tata. To jest wasz pierwszy dom, gdzie otrzymałyście życie i gdzie rodzice was wychowują. Otrzymałyście teraz kolejny dom. Było już w przedszkole, a teraz zaczęła się szkoła. To jest to miejsce, gdzie z domu dzień po dniu tutaj będziecie przychodziły. Obok tego domu, jakim jest szkoła, jest także inny dom nieopodal znajdujący się świątynia, gdzie my, jako ludzie, którzy znamy Pana Jezusa, wspólnie modlimy się. Jestem bardzo szczęśliwy, że klasa pierwsza, panie burmistrzu, to jest klasa, która już wiele razy zaistniała w świątyni. To bardzo ładnie. Muszę was pochwalić, że wielu z was modliło się już w tym miesiącu i wcześniej, przez kolejne lata, w różny sposób. I na różańcu świętym, na różańcach majowych, i cudownie służyłyście dziewczyny jako sypiące kwiaty, a chłopacy jako ministranci, którzy z nich, można powiedzieć, wzorowi. Myślę, że nasza szkoła będzie miała z was wiele powodów do radości i dumy, bo jak żeśmy zauważyli, niektórzy mają niezwykłe talenty aktorskie, niezwykłe możliwości twórcze. Myślę, że ten rocznik z małą tutaj właśnie
cząstką, tą, można powiedzieć, perłą w postaci dwóch dziewczynek i z tym zastępem dżentelmenów zasłynął w historii naszej szkoły jako rocznik wyjątkowy. Kochani dzieci, mam do was taką małą niespodziankę. Jako że wasi rodzice rodzili się w czasie, kiedy zaczynał się niezwykły czas pontyfikatu papieża Polaka. Czyli na pamiątkę, że jesteście dziećmi tego pokolenia, otrzymujecie mało okazji do dziewiętnego na drugim, ale obecnie jest jego następcą Henryk XVI. To jest taki czas, kiedy za jego życia pontyfikatu rozpoczęły się to dzieło. Matką naszą taką jeszcze jedną, najcudowniejszą jest Matka Najświętsza, którą kiedyś zobaczymy też w Częstochowie, dzisiaj ją otrzymacie. A jako że pięknym odczytam różańcu świętym, otrzymujecie w tym roku taki mały różaniec, bardzo cenny, pachnący z drzewa różanego, w takim małej szkatułce w kształcie krzyża. Każda z was i każdy otrzyma. Jutro już się pomodlimy na nim o godzinie 17:30 razem. Dzisiaj wyjątkowo nie będziecie, ale jeszcze do końca miesiąca, a potem będziemy się modlili, łączyli z tymi, którzy czekają na niebo. I życzę wam, żebyście w szkole były bardzo szczęśliwe. Macie kochaną panią, waszą panią Alę, która was bardzo kocha. I ma wszystkich, którzy kochamy, żebyście byli szczęśliwi. Tak tutaj powiedzieliście, nie musimy się bać. Jak powiedział pan burmistrz, szkoła jest taką szkołą, gdzie czujemy się jak w domu. O wszystkim, począwszy od pana Czarka, który jest woźnym, przez wszystkie panie, które sprzątają, gotują i nauczają, nazywamy was swoimi dziećmi. Życzę wam serca, szczęść Boże i każdy z was otrzymuje taki mały prezent od proboszcza. Gromadki 17 dzieci już od 1 września, to jest najważniejsza pani dla nich póki co. Chciałabym dzisiaj złożyć wam serdeczne życzenia. Po pierwsze, aby nie trafiły was troski, że w szkole trzeba się czegoś bać. No nie trzeba w szkole bać się niczego. Co prawda nie każdy dzień będzie tak radosny i obfitujący w prezenty jak dzisiejszy dzień, bo to wasz dzień wyjątkowy. Dlatego dzisiaj błyskają flesze, dlatego Rada Rodziców już wcześniej pomyślała, aby ufundować wam takie piękne fotografie, które pewnie zajmą zaszczytne miejsce w waszych rodzinnych domach. I póki nie dorośniecie do tych prawdziwych studenckich biletów, które wrzucicie później w górę, mam taką nadzieję, to dzisiaj te fotografie posłużą jako rzecz wyjątkowa z życzeniami, które wspólnie z Radą Rodziców dla was wypisaliśmy. Na pamiątkę pasowania na ucznia Zespołu Szkół w Gruszewie z życzeniami sukcesów w nauce Rada Rodziców i Dyrektor Szkoły. Każda mama lub i tatuś, jeśli dzisiaj są we dwójkę, otrzymają w darze taki prezent. To jest prezent dla was, ale myślę, że najbardziej tym prezentem ucieszą się wasi rodzice. Ja życzę wam wszystkiego dobrego, bo myślę, że te niepokojące prezenty chcą być już niebawem rozpakowane i wcale się nie dziwię, bo prezent cieszy każdego, i dorosłych, i dzieci. Także ja już stąd uciekam jeszcze raz. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy państwu za tą, myślę, zdolną gromadkę dzieci. Jest tutaj, panie burmistrzu, 15 chłopców i 2 dziewczynki. Musimy pomyśleć, czy może później zrobić jakąś szkołę strażacką albo policyjną dalej, panie burmistrzu. Być może musimy rozwijać talenty tutaj chłopców w tym kierunku, tak? Zgodzimy się? Kim chciałbyś być, Karol? A kto wie już, jaki zawód chciałby wykonywać? Proszę. Piłkarz, świetnie.
Strasza, no właśnie tak myślałam. Proszę, ja jestem. Thank you.